Także proszę Państwa, o komunistach mówimy, co ci komuniści tu mogli, a czego ci komuniści nie mogli. Nie mogli pozarzucić, że był w tak zwanym bandach w lesie, że doprowadzał do śmierci funkcjonariuszy państwa komunistycznego. Nic takiego nie miało miejsca. Nawet pośrednio się do tego nie... I przysłała bardzo konkretną kwotę dolarów na to, żeby tatę ratować. Moja mama dotarła do prywatnego adwokata, wynajęła adwokata prywatnego. Ten z kolei dotarł do adwokata z urzędu, którego do obrońcy z urzędu, bo tak nosił nazwę, który później w trakcie różnych procesu sądowego doszło do tego nawet, że wyrok śmierci, który był już dla taty przygotowany, został podarty na kolejny zero spraw. Czyli ta konkretna kwota dolarów, którą moja mama w umiejętny sposób przekazała, spowodowała, że tato wyszedł z tego więzienia, Bogu ducha winien, ponieważ nigdy broni nie miał. Niemniej jednak ja się cieszę, że mój tato wyszedł, ale ile było takich ludzi niewinnych, którzy nie mieli siostry w Stanach, która by wsparła, która by pomogła w opłacie adwokata, żeby wyciągnąć człowieka niewinnego z więzienia. Dotarłam do dokumentów z IPN-u, ponieważ chciałam zobaczyć, jak wyglądały te przesłuchania. Poprosiłam o kopię tych dokumentów i chciałam powiedzieć, że w tych protokołach z przesłuchań nie było ani słowa o tym, w jak straszny sposób tato był katowany. Zresztą tato wyszedł później z tego więzienia i całe życie chorował. Na dobrą sprawę to dożył sędziwych lat, wziął tylko jedną emeryturę. Niemniej jednak śmieszną kwotę, rolniczą emeryturę, kilkaset złotych, gdzie nie byłby w stanie przeżyć, gdyby dzieci nie wspierały. Ale to jest sprawa zupełnie odrębna. Zmierzam do tego, że jakim musiał być ten prokurator wojskowy, sędzia wojskowy, adwokat, że w tamtych latach, gdzie bali się sami siebie, jeden na drugiego właśnie z tych sędziów, adwokatów, prokuratorów donosił tu i tam i owam, że połasili się na taką kwotę dolarów, skoro wiedzieli, co im za to grozi. Ale jednak uczynili to. To po prostu byli zupełnie inni ludzie, niż nam się wydaje. W tych zeznaniach, które czytałam, nie było jednego słowa na temat tego, co naprawdę działo się w tym więzieniu. Więc tamte czasy były tak straszne, że po prostu trudno sobie wyobrazić. Po nazwiskach można łatwo dojść, że synowie tych właśnie oprawców mojego taty również funkcjonują w tej chwili w wymiarze sprawiedliwości. Ja nie zamierzam dochodzić, dyskutować z tymi ludźmi, bo mój tato na Sądzie Boskim i oni też kiedyś będą na Sądzie Boskim. Niemniej jednak to, co Państwo mówią, że kolejne pokolenia weszły w te same struktury, jest po prostu oczywistą prawdą, co jest potwierdzone w tych dokumentach, o których mówię. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Pani Małgorzato. Ja dlatego o tych sprawach mówię, w ogóle interesuję się tym wszystkim, czy nawet więcej, żyję jakoś tymi sprawami. Nie dlatego, że to jest takie zagadnienie historyczne, polityczne, współczesne, bo dlatego mówię o tej ciągłości, bo sam pochodzę z rodziny w tamtych latach represjonowanej. Mój ojciec był aresztowany w maju 1949 roku, zagrożony dwoma karami śmierci, tyle żądał prokurator. Później w następstwie różnego rodzaju amnestii, nawet mogę powiedzieć, że dzięki tym amnestiom, to już nie jest to słowo odpowiednie, ale trzeba komunistom dziękować, że nie wszystkich mordowali. Dzięki temu mój ojciec przeżył. Ten wyrok został zmniejszony do 10 lat więzienia. Na skutek kolejnych tak zwanych amnestii zmniejszono mu tę karę, już jak siedział w więzieniu, do 6 lat. Przez to, że przez rok pracował jako niewolnik w kopalni węgla kamiennego w Knurowie, jako tak zwany pracownik specjalny, czyli niewolnik, który musiał wydobywać węgiel własnymi rękoma po to, żeby Związkowi Sowieckiemu sprzedawać go za 4 złote za tonę. Wziono mu każdy dzień pobytu w kopalni jako niewolnikowi za 2 dni siedzenia w więzieniu, czyli dodatkowy rok zyskał. Wyszedł na wolność po 5 latach więzienia. Dzięki temu po pierwsze wyrosłem w takiej atmosferze. Wiedziałem, miałem rozróżnić, kto kim był.
to, jakie funkcje społeczne pełnił, jakie miał zasługi czy antyzasługi dla Polski, ale poznałem też bardzo wielu kolegów, znajomych, przyjaciół ojca, którzy przeszli podobną drogą, bo trudno myśleć o takiej samej, każdy z nich miał inną. Ludzie skazanych na karę śmierci, gdzie wyroki nie były wykonane, ludzie, którzy mieli dożywotnie więzienie, ludzie, którzy wychodzili z więzień nie w 56 roku. Mi się wydawało, że wszystkich właściwie zwalniano, ale jeszcze w latach 60., czyli kilka lat później. I ich los wszystkich tych ludzi był straszny. Potworne śledztwa, sfingowane dowody, współpraca obrońcy wojskowego na ogół z prokuratorem i sędzią, żeby tego człowieka skazać, a później ich los w więzieniu. Los w więzieniu to nie było zamknięcie sprawy wcześniej, koniec tortur, koniec szykan, tylko odbywanie tej kary i nic więcej. Naczelnicy więzień komunistycznych, gdzie ci ludzie trafiali, tak jak naczelnik Kukawka w Krawiczu, potrafili mówić nowo przybyłym, że wy tu przybyli na zdechnięcie. Wy tu nie liczcie na to, że tu będziecie inaczej traktowani. Na zdechnięcie. To jest wasze zadanie. Zdechnąć w naszym więzieniu. I bardzo wielu ludzi w tych więzieniach traciło życie. Nawet nie na skutek pobicia, czy jakiegoś tam specjalnego świadomego mordowania, ale warunków, jakie im stworzono, warunków higienicznych, warunków sanitarnych, braku opieki medycznej. Mamy akt zgonu, gdzie cały czas się wpisuje typowe choroby. Coś tam z sercem, coś krążeniem i później nagle po roku 56 tych zgonów nie ma. One znikają. Czyli to są zamierzone mordy postsądowe, czyli mordy więzienne, bardzo często na najwybitniejszych polskich bohaterach, na ludziach niezwykle cenionych, ludzi, którzy mogliby odgrywać rolę po wojnie w Polsce, zupełnie inną, nie więźniów politycznych, nie politycznych bandytów, jak ich komuniści nazywali, ale wzorców osobowych dla nowych pokoleń. Tych ludzi nam zabrakło. I teraz co się dzieje? Przychodzi rok 89, zmiany. Rok 90, wybór Lecha Bolesławowicza Wałęsy na prezydenta Polski. On chce mieć drugą kadencję. W 95 roku uzyskuje 1% czy mniej poparcia. Całkowita degrangolada tej prezydentury i postaci. Zresztą widzimy teraz, co się dzieje. Ale wygrywa ktoś w jego miejsce. Przychodzi ktoś, kto ma konkretny życiorys. Minister rządu komunistycznego. Kilka lat po zmianach komuna wraca do władzy. Tym razem w bardziej demokracji, poparcia większości. Mówię o towarzyszu Aleksandrze Kwaśniewskim. On rządzi przez 10 lat jako prezydent Polski. Dwie pełne kadencje. Pomijam wszystkie inne sprawy w tej chwili, bo nie da się o wszystkim powiedzieć, ale rzecz bardzo charakterystyczna. Na stronie prezydent.pl, na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta podczas kadencji Aleksandra Kwaśniewskiego figurowali prezydenci Polski z życiorysami, wszyscy na równi, jako mający taki sam status prezydentów. Wśród nich Bolesław Bierut. W NKWD zarejestrowany jako towarzysz Iwaniuk, czyli sowiecki agent jeszcze z okresu międzywojennego i obywatel sowiecki przedwojenny, który automatycznie wykluczał się z polskości, tracił obywatelstwo polskie. To oczywiście nie wyszło na jaw, to polskie organy władzy II Rzeczpospolitej o tym nie wiedziały, ale dzisiaj wiemy. Obywatel sowiecki przedwojenny miał status równoprawnego prezydenta, tak jak wszyscy inni po 1918 roku, przez 10 lat. Kim był Bolesław Bierut? To nie był tylko zwierzchnik partii komunistycznej. On miał szczególny status. On był organem sądowym. Jako tak zwany prezydent Krajowej Rady Narodowej, a później jako prezydent Polski Ludowej, dysponował prawem łaski. Czyli ostatecznie on decydował o życiu śmierci polskich bohaterów, ludzi niesłusznie skazanych. On jeszcze miał tą szansę, jako ostatnia instancja, uratować ich. Nie mówię, że zwolnić. Wystarczyło, żeby zamienił im karę na dożywotnie więzienie. Ci ludzie, ileż by pocierpieli, mieli przynajmniej w jakiejś większości szansę wyjść, przeżyć. Ale on przyczyniał się do tego, żeby zostali zamordowani. I tylko dwa przykłady. 28 sierpnia 1946 roku została zamordowana 17-letnia sanitariuszka ze zgrupowania 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej majora Zygmunta Szędzielarza Paszki. Na protokole wykonania wyroku śmierci jest adnotacja. Prezydent Krajowej Rady Narodowej z prawa łaski nie skorzystał. Czyli Bolesław Bierut w ten sposób z
staje się mordercą sądowym. Po raz kolejny, nie po raz pierwszy, nie drugi, bo tysiące takich odmówień prawa łaski zastosował, czyli tysiące razy jest mordercą sądowym. 25 maja 1948 roku mamy protokół wykonania kary śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego. Bohatera nie tylko Polski podziemnej, nie tylko bohatera Polski, nie tylko Europy, ale to jest bohater świata. Jedyny przypadek, kiedy ktoś idzie do Auschwitz, nie po to, żeby odbyć karę narzuconą przez Niemców, ale po to, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Jak wygląda z środka niemiecka fabryka śmierci? Jak wygląda zagłada z dziesiątków, setek tysięcy i milionów ludzi? I jego celem jest wyjście z tego obozu, ucieczka, sporządzenie raportu, opisanie tego wszystkiego, żeby świat się dowiedział, co się w tym obozie dzieje, a przez to w innych obozach śmierci, obozach niemieckich. Taki człowiek jest po wojnie zamordowany. Jemu nie można było nic zarzucić. On nie walczył z komuną z bronią w ręku. Zbierał informacje praktycznie ogólnie dostępne o tym, jak wygląda system władzy i sprawowania tej władzy, władzy komunistycznej. Dla kogo to robił? Dla polskiego rządu na wychodźstwie. Dla organu władzy, który pozostał po II Rzeczpospolitej i po polskim państwie podziemnym. Komuniści mogli go skazać na karę wieloletniego więzienia. Nie była potrzebna kara śmierci, bo nie mogli mu zarzucić, że on komukolwiek odebrał życie. Nie mogli mu zarzucić, że był w tak zwanych bandach w lesie, że doprowadzał do śmierci funkcjonariuszy państwa komunistycznego. Nic takiego nie miało miejsca. Nawet pośrednio się do tego nie przyczynił, ale jednak został zamordowany. I także na protokole wykonania kary śmierci widnieje adnotacja, że prezydent z prawa łaski nie skorzystał. Te wyroki zostały przez to wykonane. Aleksander Kwaśniewski usankcjonował poprzedni system. Władza, która przyszła z Kwaśniewskim, która była równolegle, Sojusz Lewicy Demokratycznej, czyli post PZPR, potraktowała Polskę, III Rzeczpospolitą, jako swoją ponowną zdobycz, jako powrót do tradycji, powrót do okresu najgorszego z możliwych, jaki znamy, do okresu stalinowskiego. To jaka ta Polska dzisiaj ma być, jeśli Aleksander Kwaśniewski jest gadającą głową w różnego rodzaju mediach, gdzie wypowiada się jako ekspert, gdzie jest międzynarodowym wykładowcą różnych rzeczy. To on uczy ludzi demokracji na świecie. Jest doradcą jakichś marionetkowych rządów, jakichś uzurpatorskich rządów w różnych krajach za ciężkie pieniądze. I on mówi, że on tam właśnie uczy ich demokracji, że oni będą demokratami. Czyli on, jaki demokrata, ma uczyć ludzi, jak ma wyglądać ich system. Z jakimi wzorami? Z czym on wychodzi od nas jako reprezentant naszego kraju? Z tego typu zasługami. Z afirmacją bandziora komunistycznego, zdrajcy i niepolskiego obywatela. Mordercy sądowego Bolesława Bieruta. W jakim świecie żyjemy, jeśli tracimy poczucie rozeznania dobra i zła? Jak ma wyglądać szkoła, jeśli nauczyciel nie ma jednolitych wzorców osobowych, nie ma jednolitych kryteriów oceny, jeśli bandzior jest traktowany na równi z ofiarą, albo nawet lepiej? Mówiąc o tych zbrodniach sądowych, które wtedy popełniano, chciałbym wspomnieć przypadek Kazimierza Pużaka, przywódcy polskich socjalistów. Orientacja polityczna bardzo dla mnie obca. Jestem od tego bardzo daleko. Ale jednak to był człowiek, który walczył o niepodległość Polski. Walczył już wtedy, kiedy jeszcze Polski nie było. Przed I wojną światową. I cierpiał za to. Był skazany na carskie turmy. Siedział w Szczycerburgu, w najcięższej carskiej twierdzy. Później w okresie międzywojennym działacz polityczny. W okresie polskiego państwa podziemnego. Jeden z przywódców tego państwa. On po wojnie miał szansę wyjazdu na zachód, ucieczki. Wszyscy go do tego namawiali. Nie dadzą ci żyć. Na pewno cię aresztują. Na pewno pójdziesz do więzienia. Z niego nie wyjdziesz. W tej chwili nie możemy wszyscy uciec. Jak my pouciekamy, to co będzie z tymi, którzy zostają? A poza tym, co mogą mi zarzucić? Co ja złego zrobiłem? Został postawiony przed Wojskowym Sądem Rejonowym, takim, o którym właśnie mówiłem. Wojskowy Sąd Rejonowy, który nie miał prawa do zaistnienia, nie miał prawa do działania. Został skazany na niewielką karę, ale w jego sytuacji, to był człowiek już w starszym wieku, 10 lat więzienia, to był wyrok śmierci. I nawet nie dano mu tego wyroku odcierpieć. On został w tym więzieniu zamordowany. A na rozprawie, która się toczyła przed Wojskowym Sądem Rejonowym, zachował się w sposób niezwykle godny. On na pytania sędziów, prokuratorów komunistycznych odpowiadał, że jestem Polakiem
wyznania rzymskokatolickiego. Nic więcej nie mam wam do powiedzenia. Za to właśnie został zamordowany. Dlaczego my nie mamy takich wzorów osobowych? Dlaczego on nie jest symbolem przeszłości? A dlaczego jest Bierut? Dlaczego Bierut jest na piedestale? Dlaczego Bierut ma okazałe mauzoleum, jakąś piramidę na Powązkach, w najlepszym reprezentacyjnym miejscu, a tacy ludzie jak Puzak, jak inni bohaterowie są albo nieodnalezieni, tak jak Pilecki, albo gdzieś skromnie pochowani na poboczach. Nawet nekropolii narodowej nie potrafimy uszanować, uporządkować. Tam leży komunistyczny bandyta Wojciech Jaruzelski w okazałym marmurowym grobie. Pogrzeb państwowy, kompania honorowa, przemówienia oficjeli i tysiące policjantów, które odgradzały ludzi, którzy przyszli niemu zaprotestować przeciwko temu. Nie urządzać awantury, ale niemu zaprezentować swoją niezgodę. Pokazać, że nie zgadzamy się, żeby symbol komunistycznego państwa, komunistycznych represji i komunistycznych zbrodni znalazł miejsce w nekropolii narodowej. Policja pilnowała komunistów, generałów komunistycznych, członków Komitetu Centralnego, propagandystów, tych Goebbelsów stanu wojennego przed zwykłymi obywatelami. My długo będziemy wracać do normalności. 7 minut po godzinie 23 na antenie Radia Maria trwa czas rozmów niedokończonych na temat sądownictwa Polski Ludowej i III RP. A naszym gościem jest pan Leszek Żebrowski, historyk, publicysta. Odbierzemy kolejny telefon, bardzo proszę. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Zdrowie Janusz Łodzi. Witam serdecznie ojca redaktora i pana profesora. Ja chciałem jedną rzecz powiedzieć, że my troszeczkę tą grupę ludzi, która zwie się sędziami, to powinniśmy trochę inaczej nazywać, bo nazywamy ich kastą, korporacją. A wydaje mi się, że to jest taki kolektyw radziecki, stalinowski po prostu. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ łatwiej jest charakteryzować tą grupę ludzi. Bo ja za bardzo nie wiem, co to jest kasta, korporacja, ale wiem, co to jest kolektyw radziecki w stylu stalinowskim. To są prawdopodobnie ludzie, którzy uczciwą, sumienną pracą nigdy nie doszli do stanowisk, tylko wchodzili w jakieś układy. To jest rzecz dla mnie oczywista. Każdy wie, że łapówki, przysługi, donosy, to jest tam chleb powszedni, bo to jest też oczywiste. Każdy z nas tutaj w społeczeństwie na dole wie, że gotowi są zdradzić tego, kogo opłaci się zdradzić. Jeszcze mają taką cechę, że poprą tego, kogo opłaci się pomrzeć. To są właśnie sędziowie i zmiany są tutaj konieczne. A konieczne są z innego powodu. Dlatego, że my budujemy teraz nowe elity. I ja pamiętam trzecie RP, politycy odważni z prawej strony musieli włóczyć się po sądach, ponieważ byli oskarżani z całkowicie niejasnych powodów. I my musimy przede wszystkim dzisiaj bronić, to jest taka zasada, tych nowych elit, które one się budowały w trudzie po prostu. Paziowy to jest bardzo szlachetny człowiek, znamy go. Ponosił wiele ofiar i przykre jest faktycznie działanie pana prezydenta. Zresztą nie chcę w to wnikać za bardzo. Pan Jarosław Kaczyński do sprawy wyjaśnił i chciałem ją zamknąć. Ale my musimy bronić teraz przede wszystkim tych elit, które się budują w trudzie. I jeszcze chciałem podziękować panu, bo pan buduje tą naszą świadomość już od jakiegoś czasu i skutecznie pan to robi, za to chciałem, za te książki, za to chciałem panu podziękować. Szczęść Boże. Szczęść Boże, Bóg zabrać serdecznie, panie Janusz. Dziękuję bardzo, szczęść Boże. Od tego, co sami zrobimy, nie czekając na instytucje, nie czekając na kolejne zmiany, wybory, od tego, co zrobimy sami we własnym zakresie, zależy tak naprawdę najwięcej. Wiedząc, osiągając pewien status świadomości, rozszerzając to we własnym kręgu rodzinnym, towarzyskim, wychodząc na zewnątrz, trafiając do szkół, powodujemy to, że w kolejnych wyborach ludzi
chcących zmian, ludzi rozumiejących jest coraz więcej. Nadzieją jest to, co się dzieje w młodym pokoleniu, bo pokolenia mojego, ludzi już po 60 roku życia, starszych, nie zmienimy. Ludzi średniego pokolenia też zmienimy w niewielkim zakresie, dlatego że oni są już obudowani rodzinami, są powiązani różnymi układami, gdzieś tam pracują, są od kogoś zależni i na tym życiu bieżącym na zewnątrz, co się dzieje, tak bardzo nie zależy. Ale ludzie młodzi są ideowi. Ludzie młodzi chcą prostych podziałów na dobro i zło i tak zresztą powinno być. Chcą jednoznacznej wykładni. Ja spotykam się z sytuacjami, których sobie nigdy wcześniej nie wyobraził. Piszą do mnie młodzi ludzie, kilkunastoletni, dwudziestokilkuletni, którzy przyznają się, że pochodzą z rodzin komunistycznych, że dziadek był UB, ojciec był sędzią, matka była funkcjonariuszką partyjną, czy babcia. Wszyscy byli wychowani w jednolity sposób, w jednolitym kręgu. I człowiek pisze, że zetknął się z książką, z publikacją, że początkowo nie wierzył, przeczytał, zaczął dyskutować z kolegami, przynieśli mu następne, pokazali inne. On zaczął to wchłaniać. Ten świat, który miał obraz, jaki miał, stawał się niejednoznaczny. I mówi, a później idę do dziadka, byłego funkcjonariusza UB, idę do ojca, czy idę do matki. Zaczynam o tym rozmawiać, pytam się, to jak to było? Oni mówią, no tak było, wiesz, ale to, no, bo my tu władzę mieliśmy. I temu człowiekowi ten świat usuwa się spod nóg. Poczuł się wychowany w oszustwie, w kłamstwie. Jeśli ja od takiego kogoś dostaję podziękowanie za to, że mu otworzyłem oczy, za to, że on staje się w tej chwili normalnym człowiekiem. Ja już kontaktów takich nie mam z rodzicami czy z dziadkami, jak kiedyś. Ale to jest wpisane w ten koszt tego, że ja z tego systemu wychodzę wewnątrz, z tego systemu także mentalnego. To on ma swoich kolegów, on ma swoich znajomych, ma jakieś grono, w którym działa i tych ludzi staje się coraz więcej. Oni przychodzą, gdzieś tam zaczynają działać, zaczynają tworzyć jakieś grupy, stowarzyszenia. Często jest tak, że ukrywają swoją przeszłość rodzinną przed innymi, bo się jej wstydzą, bo się boją, że nie będą akceptowani. Bo prawdopodobnie by tak właśnie było, że nie byliby akceptowani. Ale z drugiej strony ja tłumaczę, nie wstydź się, mów o tym, bądź otwarty, bo jak ktoś się dowie, to będą mieli do ciebie żal, to zostaniesz wykluczony. Natomiast jeśli ty tego nie akceptujesz, jeśli ty się z tym nie utożsamiasz, co robił dziadek, co robił ojciec, co robiła matka, jeśli chcesz być inny, to masz prawo i obowiązek o tym mówić, bo ty za to nie odpowiadasz. Jeśli byś się utożsamiał ze swoimi przodkami, którzy mają takie zaszłości, jeśli byś to akceptował, co oni robili, to byłbyś taki jak on, jak oni, ale taki nie jesteś. I wyjście z tego na tym właśnie polega. Przyznaj się, jestem stamtąd, ale ja już tam nie jestem. Stałem się inny. I w młodym pokoleniu to, co się dzieje w szkołach, czego nie ma w programach nauczania, jest niezwykłe odbicie w stronę patriotyzmu. Jeszcze lat temu, 10, było to zjawisko marginalne, nieodczuwalne. Ludzie młodzi, którzy manifestowali patriotyzm, ten dobrze pojęty, czyli nawiązywanie do tradycji, przecież to była tylko sfera symboliczna. Byli źle traktowani, byli wyszydzani, czasami byli bici za naszywki Polska, za orła, za t-shirta z jakimiś emblematami patriotycznymi, byli bici. To jest nie do uwierzenia. Ale tak było jeszcze 10 lat temu. Dzisiaj w tej chwili jest taka sytuacja, że do polskiej szkoły nie przyjdzie uczeń z koszulką z sierpem i młotem, nie przyjdzie uczeń z koszulką, gdzie będzie miał Che Guevarę czy Karola Marksa na tej koszulce, bo on będzie wykluczony. Jego wyśmieją, jego wypędzą z grona, ze środowiska. On przestanie być kolegą. Dlaczego? Dlatego, że oni rozumieją, że Che Guevara to był morderca, że Marks jest symbolem zbrodniczego systemu, że sierp i młot to są symbole takie same jak swastyka i Hakenkreuz i inne symbole państwa niemieckiego, nazistowskiego. To, co odrzucają. To młode pokolenie zrobi to z wielkim niestety opóźnieniem to, czego my nie zrobiliśmy. Jeśli nawet mówimy o tych dzisiejszych reformach, o sądownictwie, jeśli to nie wyjdzie w takiej skali, a w jakiejś tam się pewnie uda, ale nie będzie w takiej skali, jak my tego oczekiwaliśmy, na to czekaliśmy, to za kilka następnych lat przez to dorastające pokolenie, które wejdzie w życie, które znajdzie jakiś fundament, a już tą podbudowę ideową ma, to pokolenie dokona przewrotu. Żebyśmy tylko zdążyli, żebyśmy tylko dali szansę, żeby z zewnątrz to nie zostało zepsute. Oni nie powinni podlegać rozrywkom politycznym, nie powinni być poddawani różnym manipulacjom,
wciągani w różne bieżące wydarzenia, dać im się spokojnie rozwijać, dorastać i oni ten nasz świat polityczny, także świat systemu prawnego, w jakim jesteśmy, oni zmienią, bo mają wolę i oni tego chcą, oni to rozumieją. A my mamy obowiązek z całych sił im pomagać. Skoro my tego nie zrobiliśmy, to ten obowiązek na nas ciąży. Przynajmniej pomóc im. 15 minut po godzinie 23 na antenie Radia Maryja. Trwa czas rozmów niedokończonych. Sądownictwo Polskiej Ludowej i III RP. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Niebezpieczny Pan Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Michał z Metropolii Nowojorskiej. Teraz i zawsze. Dziękuję panu profesorowi za tak mądry wykład i za tą wiedzę, ten ocean niesprawiedliwości polskiego wymiaru sądownictwa. Ja dzwonię z konkretnym pytaniem, ponieważ pojawiła się tam na internecie taka odezwa do Białego Domu o support, żeby supportować polski rząd w tych reformach. I kiedy występował pan Lech Kaczyński, sprawę zamknął, ale dzwonił wtedy ojciec Cydzik i powiedział, że to się sprowadza ta naprawa wymiaru sądownictwa w Polsce do dekomunizacji. I tak to potem wyszło, że jakby prezydent nie chciał dekomunizacji. Oczywiście jest to zbyt chyba daleko idące uproszczenie. I czy takie uproszczenie jest uprawnione? To jest moje pytanie do pana. Dziękuję jeszcze raz za tak budujące i budujące, przede wszystkim budujące i dotykające serca wypowiedzi pana. Bóg zapłać z Bogiem. Z panem Bogiem, panie Michale, dziękujemy również. Ja muszę po raz kolejny niestety prostować pewne rzeczy, bo jestem bardzo często tytułowany właśnie profesorem. Nie jestem profesorem, nie mam stopni tytułów naukowych. To, co robię, to robię na własną odpowiedzialność, bez szerszego zaplecza, bez organizacji, bez katedry, bez uczelni. I to nie jest potrzebne, to znaczy idąc drogą kariery naukowej, trzeba się liczyć z tym, że w środowisku, w które się wejdzie, trzeba w jakiś sposób umiejętnie, żeby przetrwać, dopasować się do tej sytuacji. Mam bardzo wielu kolegów utytułowanych, bardzo mądrych, bardzo ich cenię i oni wprost o tym mówią, że pewnych rzeczy zrobić nie mogą, bo tu nie wypada. Nie można napisać negatywnej recenzji komuś, kto zrobił coś bardzo średnio przydatnego, dlatego że mój los zależy od jego kolegi, od jego znajomych. W związku z tym, jeśli chcesz, to ja ci dam materiały, powiem ci, o co chodzi, napisz ty. Ja mówię, no ale to jest twój pomysł, twój dorobek intelektualny. Ja tego nie mogę zrobić. On mówi, ja też tego nie mogę zrobić, bo to jest mój zawód, ja z tego żyję. A mnie stać na ten luksus, żeby nie mając tych stopni tytułów naukowych, rozmawiać, dyskutować z tymi ludźmi z pozycji nie kogoś podporządkowanego, przerażonego, że ktoś ma tytuł, że ktoś ma jakieś stanowisko, tylko właśnie z pozycji tego rzekomo niższego. Bardzo często wykorzystywałem, nadużywałem tego właśnie swojego statusu, zastrzegając się na samym początku w dyskusjach historycznych, publikacjach, że ja nie jestem historykiem, ja historii przecież nie kończyłem i formalnego statusu historyka nie mam. Stałem się nim przez 30 lat badań, działalności, publikacji, wypowiedzi, ale formalnie historykiem nie jestem. Jeśli mam przed sobą publikację kogoś, kto jest doktorem habilitowanym, jest profesorem, ale mogę mu pokazać nie błędy, bo błędy robi każdy, ale świadome przekręcanie rzeczywistości. Świadome fałszowanie. To mam świetnie z tym, że można to pokazywać, można to robić i nie ujmując komuś godności, pokazać mu, gdzie jest jego miejsce. Idź jeszcze popracuj. Samym tytułem, samym stopniem naukowym nie zasłużyłeś na to, żeby twoje publikacje, twoje wypowiedzi przyjmować jak prawdę objawione. Bo takimi nie są, bo po prostu się na tym nie znasz. To jest ta sprawa formalna. Nie jestem profesorem, bardzo często mówię, że w Polsce był tylko jeden profesor, nazywał się Władysław Bartoszewski, który bardzo cenił sobie tytuły, bardzo cenił, jak był tak nazywany. Ja takich ciągle
kłopot nie mam, w związku z tym bardzo proszę wszystkich na przyszłość, żeby mnie nie tytułować. Bez tytułów też można żyć i czasami nawet dużo lepiej. Natomiast bardzo cenię tych ludzi, którzy mają stopnie tytułu i są skromni, którzy górują nade mną, nad wieloma innymi osobami dorobkiem, a nie formalnymi stopniami czy tytułami, bo to nie jest to samo. Mówiąc o... Nie wiem dokładnie, o co panu chodziło, mówiąc o tym, że kiedyś jakieś wypowiedzi były, gdzie prezydent Lech Kaczyński mógł być posądzony, że był przeciwny dekomunizacji. No, mówię dlatego, że nie wiem, o co chodzi, bo nie znajduję śladów w jego działalności, w jego wypowiedziach, że był przeciwny. Można mówić o zaniechaniu pewnych rzeczy, że nie wszystkie rzeczy, które chciał zrobić, czy zrobił, udało mu się zrobić, czy zrobił to w takim zakresie, jakbyśmy oczekiwali. Natomiast nie był to człowiek, który w jakikolwiek sposób chciał pomagać komunistom i w jakiś sposób mógł iść im na rękę, czyli wstrzymując dekomunizację w Polsce. Dekomunizację w Polsce wstrzymywały dwie główne osoby. To był Lech Wałęsa jako prezydent Polski i Aleksander Kwaśniewski jako prezydent Polski. Próby dezupekizacji, czyli pozbawienia szczególnych przywilejów ludzi z aparatu bezpieczeństwa, po raz pierwszy zatrzymał Lech Wałęsa, a po raz drugi zatrzymał Aleksander Kwaśniewski. Teraz, gdy to się dzieje, gdy ta dezupekizacja wchodzi w życie, to jest już okres 20 kilku lat później, kiedy duża część z nich już odeszła z tego świata, nie zostali nigdy pozbawieni tego, co mieli. Ta reszta, która została już cały czas zmniejszona, zanikająca, krzyczy, że nie będzie miała za co żyć, że za 2000 to oni miesięcznie nie przeżyją. W takim razie niech idą do tych ludzi, którzy mają mniej niż 2000 na członka rodziny, jak ci ludzie żyją, jak żyli do tej pory, jak byli traktowani. Niech im to powiedzą w twarz, nie do telewizji, do jakiegoś tam mikrofonu dla dziennikarza, który jest usłużny, tylko niech to powiedzą osobom pokrzywdzonym, które pracowały całe życie, nie mają nic, średnia dochodu na rodzinę jest grubo niższa niż 2000 i to jest dla nich stan normalny. Dlaczego UBEK? Dlaczego funkcjonariusz tajnych służb Polski Ludowej? Człowiek, który niekoniecznie musiał być osobiście czemukolwiek winny, osobiście za coś odpowiedzialny. Oni to argumentują w ten sposób, że no jak to? Sprzątaczka z UB ma być tak potraktowana? Mamy przecież uchwałę Sądu Najwyższego z 1992 roku, bodajże z maja, gdzie jest wykładnia tej sytuacji. Sprzątaczka w UB była elementem aparatu represji. Ktoś tę krew z podłogi czy ze ścian zmywał. Ktoś te wybite zęby zbierał i wynosił, żeby mógł wysłuchiwać dalej. Ona była trybem, może niewielkim, ale trybem w aparacie represji. Więc nie może być traktowana, że ja byłam tylko pielęgniarką w UP, ja byłam tylko służącą, robiłam herbatę, kawę towarzyszom, nalewałam wódkę do kufli czy do szklanek. Ja byłam wartowniczką, więc stałam na zewnątrz, nie widziałam, co się dzieje. Wszystkie funkcje, które były w tym aparacie, były tym aparatowi potrzebne. Wszyscy brali udział w tych zbrodniach. I teraz, skoro wtedy solidarnie funkcjonowali i korzystali z tego systemu, to teraz solidarnie muszą za to odpowiedzieć. To nie jest akt zemsty, bo tej zemsty już nie będzie. Zemsta byłaby wtedy, gdyby każdy z nich został osobiście rozliczony za swoje zbrodnie. Wiem, że to jest potrzebne i że tego oczekujemy, ale też wiem i nie łudzę się, że to nie będzie przeprowadzone. Nie ma takiej woli, nie ma takiej większości, nie ma takich sił politycznych, które były tak zdeterminowane, żeby tych ostatnich zbrodniarzy jeszcze wyłapać, postawić przed sądem, osądzić i stworzyć im takie warunki, żeby oni to odczuli. I żeby także były takie warunki, że sędzia w III Rzeczpospolitej nie przysądzi gangsterowi, czyli pospolitemu zbrodniarzowi, olbrzymiego odszkodowania finansowego za to, że miał ciasno w celi, że w nocy mu palono światło, co było przykładem stalinowskich represji. Człowiek, który został skazany za ciężkie, najcięższe przestępstwa, jest szczególnie pilnowany. Trzeba mu palić światło w celi co jakiś czas, sprawdzać, czy jest, czy sobie sam nie zrobił czegoś, czy nie uciekł, broń Boże. To są normalne czynności we wszystkich więzieniach całego świata. Tu nie ma stalinowskich represji. Sędzia, który to powiedział, powinien spotkać się twarzą w twarz przy publiczności z człowiekiem, który przeżył takie stalinowskie więzienie, żeby mu powiedział, na czym to polegało. Co to znaczy 200 osób w celi 20-osobowej? Co to znaczy spanie na podłodze i to tylko na jednym boku, bo
było za ciasno, żeby się położyć na płasko? Co to znaczy brak jakichkolwiek lekarstw, jakiejkolwiek pomocy medycznej wtedy? Co to znaczy stalinowski system? Jak można porównać obecną rzeczywistość i przywileje, jakie mają więźniowie? Często większe niż ludzie na wolności. Ludzie nie tylko z marginesu społecznego, ale z marginesu dochodów. Ludzie, którzy są w nędzy, żyją w nędzy, mają gorzej niż ciężcy przestępcy w obecnych więzieniach. Gdzie jest dieta, gdzie jest lekarz, opieka stomatologiczna, gdzie są rozrywki, telewizja, gry i zabawy. Przecież oni muszą się jakoś normalnie w tym więzieniu rozwijać. Jeśli od tego systemu odejdziemy, jeśli sędzia nie to, że nie będzie mógł, ale nie przyjdzie mu do głowy, żeby gangsterowi przyznać odszkodowanie za to, że on siedzi w więzieniu w warunkach, które mu nie odpowiadają, to wtedy te zmiany rzeczywiście będą następować. Ale cały czas na to czekamy. 26 minut po godzinie 23 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych z Sądownictwa Polski Ludowej i III RP. Naszym gościem jest pan Leszek Żebrowski, historyk, publicysta. Panie redaktorze, prosimy o słowa podsumowania tego czasu, bo te czasy nieustannie płynie i niestety, ale coraz bliżej do zakończenia naszego spotkania na antenie Radia Maryja. Prosimy o pozostawienie nas w pewnym rezime tego dzisiejszego zagadnienia, jakże szerokiego, jakże rozbudowanego. Cały czas widać, jak takie rozmowy są potrzebne. To powinny być dyskusje publiczne. To nie tylko w Radio Maryja czy w telewizji trwa. Trzeba podejmować trudne tematy, bo one są niezbędne do podejmowania i muszą istnieć. Ale to musi być w sferze świadomości. Skutki prawne tej uchwały? Żadne. Dlatego podjęto uchwałę, a nie przyjęto ustawę, żeby to nie rodziło skutków prawnych. Bo gdyby była ustawa o zbrodniczej działalności, gdyby te instytucje były uznane za zbrodnicze, to wtedy funkcjonariusze tych instytucji mogliby i powinni być ścigani i mogliby być skazywani. A dzięki temu, że taka ustawa nie przeszła, że to przeszło tylko w postaci uchwały, żaden sędzia wojskowy nie poniósł odpowiedzialności. Żaden z nich nie stanął przed sądem, nie został skazany nawet na jakąś symboliczną karę. Wszyscy spod tej ręki sprawiedliwości Nowej Polski wywinęli się. Nic im się absolutnie nie stało, bo realizowali ówczesne prawo, czyli działali zgodnie z prawem w państwie prawem, takim jakie było w Polsce Ludowej. Jak szukamy analogii tej sytuacji, to mamy to w powojennych Niemczech. Żaden niemiecki sędzia istniejący w strukturach nazistowskiego państwa, wydający wyroki, w tym przede wszystkim wyroki śmierci, nie poniósł nowej rzeczywistości odpowiedzialności. Oni dalej funkcjonowali jako sędziowie. Dalej pełnili te funkcje w społeczeństwie. Byli sędziami, czyli panami życia śmierci, panami wolności czy osadzenia kogoś w więzieniu. Dlaczego? Bo oni wykonywali rozkazy. Oni działali w takich warunkach, jakie wtedy były. I realizowali takie prawo, jakie wtedy było. To, że było niemoralne, a kogo to obchodzi? Moralność jest czymś, czego normy prawne nie chcą widzieć, nie chcą obejmować. Jest takie pojęcie jak wyrządzenie komuś jakiejś szkody, w jakiejkolwiek formie, która nie podlega ocenie prawnej, bo wykracza poza tę ocenę. Czyli rażące naruszenie interesu społecznego na przykład, albo rażące naruszenie interesu konkretnej osoby. Pewnego rodzaju pomówienia czy czynności, które nie są skodyfikowane, nie są przewidziane. Życie wyprzedza to, co jest zapisane, to, co jest tym prawem w książkach. Prawo, które zostało zapisane. Życie to wyprzedza. I jeśli nie ma takiej normy na przewinienia tego typu, to ten, który tego dokona, będzie niewinny. To będzie niemoralne, ale będzie zgodne z prawem. I wtedy to cała ta rzeczywistość się gdzieś rozmywa. My zaczynamy być takiej mgławicy. Co nam wolno? Co nie wolno? Kto może? A panie, bo oni to sobie wszystko mogą, to zawsze tak było, zawsze była niesprawiedliwość na świecie. Tak, była zawsze, tylko może być większa, albo może być mniejsza. I nasz rozwój polega na tym, żeby tej niesprawiedliwości było jak najmniej, żeby jej unikać. Doprowadzić do takiego stanu, że wszyscy obywatele w świetle prawa, które nas obowiązuje, będą równi. Czyli sędzia, który ukradnie, będzie równy temu, który ukradnie batonika w sklepie. Jeśli ten, który ukradnie ten batonik i za to pójdzie do aresztu, bo taki przypadek mamy, w dodatku osoby niepełnosprawnej umysłowo, która sobie nie zdawała z tego sprawy, to dlaczego ma nie
odpowiadać tak samo, w podobnym wymiarze, sędzia? Dlaczego ma nie odpowiadać polityk? Dlaczego ma nie odpowiadać biznesmen wysokiej klasy, wysokiej w sensie wysokiej funkcji, jaką pełni? Bo klasy to on nie ma. On kradnie miliony, a nie ma przeciwko niemu sankcji prawnej, że on odpowiada od tej pory za resztę. On odpowiada z wolnej stopy, no bo on jest ktoś. To są wszystko patologie. A jak patologii jest za dużo, to państwo nie rozwija się tylko obumiera. 5 minut po godzinie 22 na antenie Radia Maria trwa czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat: sądownictwo Polski Ludowej i trzeciej RP, a naszym gościem jest pan Leszek Żebrowski, historyk, publicysta. Zapraszamy również radiosłuchaczy do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Numery kontaktowe do naszego studia: 56 655 23 55. To z Polski Północnej, z Polski Południowej: 56 655 23 56. Numery w naszej rodzinie: 536 600 100 lub 536 600 200. Oraz numer kontaktowy spoza granic naszej ojczyzny: 48 56 655 23 33. Lub 48 56 655 23 66. Jeszcze żyjemy, Jan Pietrzak, i po utworze powracamy do naszej wspólnej rozmowy już z radiosłuchaczami. Jeszcze żyjemy, jeszcze kręci się świat, jeszcze nie wszystkie złudzenia stracone, w końcu z nas każdy tylko tyle jest wart. Drugi na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat: sądownictwo Polski Ludowej i trzeciej RP. Naszym gościem jest pan Leszek Żebrowski, historyk, publicysta. Zapraszam radiosłuchaczy do współtworzenia czasu naszych dzisiejszych rozmów. Odbierzmy pierwszy telefon, bardzo proszę. Niech będzie to chwalony Jezus Maryja, zawsze dziewista. Teraz i zawsze. Witam księdza, słuchaczy Radia Maryja i pana Leszka. A kto jest pan i skąd? Moje nazwisko Komorowski Dariusz. Byłem jednym z uczestników obrony prawdy Smoleńskiej i Krzyża, ale to dziś na nie ten temat. Chodzi o wymiar sprawiedliwości. Choć właśnie tam, na Krakowskim Przedmieściu, ten wymiar sprawiedliwości dał się we znaki nie tylko mi, ale mi bardzo, bardzo we znaki dał się. Rodem wzięty właściwie PRL-u, zbrodniczego systemu, gdzie praktycznie społeczność międzynarodowa uznała, iż ten system był zbrodniczy, totalitarny, a mimo to ten zbrodniczy system w postaci tak zwanego wymiaru sprawiedliwości mamy do dzisiaj. Ci wszyscy, którzy pod przykrywką obrony demokracji śmią mówić, że próba, bo to żadna zmiana, to jest próba jakiegokolwiek wprowadzenia zmian w tym totalitarnym systemie, w tym bandyckim, zbrodniczym systemie, właściwie śmiało można to nazwać zbrodni ludobójstwa na narodzie polskim, bo ci sędziowie, którzy skazywali tutaj takich właściwie żołnierzy niezłomnych, Pileckiego czy wielu, wielu innych, dziś tylko innymi troszeczkę metodami nadal mordują i są bezkarni. Jak można cicho siedzieć, jak można natychmiast właściwie nie wywalić, tak jak to kiedyś Wojciech Cyrowski powiedział, wszyscy won, jak pionki szachownicy, wszyscy won. Ten jeden czy drugi w miarę uczciwy, w miarę w cudzysłowie uczciwy sędzia przymknie oko i odejdzie. Odejdzie po prostu dla dobra. Ale większość tych sędziów, prokuratorów, w ich praktycznie naturze, bo to wyssali
Ukraina przychodzi. Tam nie dojdzie, nie dostanie nikt aplikacji, żaden sędzia, prokurator, jak nie będzie miał poparcia, czyli jego tata nie był sędzią czy prokuratorem, czy może w innej władzy, SB, UB i tak dalej. Ja dam tu przykład u mnie w Biskupcu, gdzie niegdyś nadal tam mam dom koło Biskupca. Dziś prokuratorem, dziś sędzią jest syn, którego ojciec był kwatermistrzem w wojsku, gdzie jednostka była chemiczna. Czyli tamci w takich jednostkach chemicznych to byli najbardziej zaufani w systemie z Moskwy. To byli właśnie ludzie, którzy po prostu byli w tamtym systemie najbardziej zaufani. Dziś ich synkowie, wnuczkowie są na tych stanowiskach prokuratorów, sędziów i tak dalej. Nie będę tutaj przytaczał ich nazwisk, choć właściwie powinienem. Ale to, co jest takie najważniejsze, panie Dariuszu, to co mnie na przykład boli. Panie Dariuszu, może już, bo tutaj moglibyśmy jeszcze długo, długo ten wątek ciągnąć. Ja też chcemy... Może tak też... króciutko przykład. W moim przypadku akurat pan redaktor Rommel 13 grudnia, teraz będzie 2 lata temu, właściwie po moim telefonie takim drastycznym zajął się moim problemem. Nawet były nagrania, mają ponad 4 godziny materiału. Nie został wyemitowany ten program ze mną. Ja w tamtym roku wyszedłem z więzienia, gdzie pan Duda dał mi ułaskawienie. Tylko, że te ułaskawienie można by było tylko tak w cudzysłowie nazwać. Wiedział i tu mam żal. Żal właśnie i do pana Dudy, i do PiS-u, gdzie PiS wiedział, znał moją historię. Jak byłem pobity, jak wylądowałem w szpitalu, jak miałem dolegliwości i do dziś te dolegliwości są. A mimo to pan Duda kazał mi w tamtym roku siedzieć 3 miesiące. Czyli poparł ten system. A wiedział, a przynajmniej jego współpracownicy dokładnie znali moją historię. I to mnie najbardziej boli. I nie tylko mnie, bo wielu takich ludzi jak ja nadal są niszczeni, mordowani. Mordowani przez ten system. Ja 10 lat temu pochowałem jedynego syna, bo mi ten system go wykończył, zamordował właściwie. Jak możemy nadal w naszym kraju żyć, patrzeć na to wszystko? Tu trzeba byłoby nie patrzeć na te tak zwane krzyki, jazgot. Nie będę już brzydko nazywał tej ćwiczenie tych odrywanych od koryta. Jak można po prostu jako my naród być mordowanym, a nadal pozwalać się mordować? Gdzie? Naznaczam. Mamy tą, może w cudzysłowie, ale nadal mam nadzieję, że dobrą zmianę. Gdzie mają pełnię władzy. Gdzie może prezydent poprosić społeczeństwo, wyjdźcie, pokażcie, ilu nas jest, ilu chce zmienić ten zbrodniczy system tak zwanego wymiaru sprawiedliwości. My winniśmy po prostu dziś wszyscy wyjść na ulicę pod Sejm i zażądać od posłów, senatorów, od prezydenta natychmiastowych zmian, natychmiastowej przede wszystkim wprowadzeniu ławy przysięgłych, bo to jest najważniejsze. Ława przysięgłych, tylko i wyłącznie ława przysięgłych, czyli oddanie suwerenowi pełnię władzy. Ale ława przysięgłych nie taka jak w Stanach Zjednoczonych. Ława przysięgłych, gdzie ja to nazywam z metodą kija i marchewki. Ławnik ma dostać pieniądze za bycie ławnikiem, ale musi mieć tą świadomość, że będzie odpowiedzialność, gdy świadomie zagłosuje przeciw
temu, co dowody wskazują, świadkowie mówią, nie może być czegoś takiego, jak jest dzisiaj, że sędzia czy prokurator, no, robi to, co chce, czyli morduje innym sposobem. Nie strzelają nam dzisiaj w tył głowy, ale innym sposobem mordują. To, co ze mną zrobili, ja jestem wrakiem. Ja jestem zamordowany, choć mówię, choć chodzę. Ale ja parę dni temu byłem u prezydenta tam w biurze. Ja powiem, zażądałem przywrócenia mi życia. Jeżeli nie przywrócą mi życia, jeżeli będę zmuszony do obrony koniecznej, to zrobię. Ja im to powiedziałem. To zrobię. Mam nadzieję, że jeszcze będę miał szansę żyć. Żyć, ale nie, że za kolejne może 20 lat, bo na pewno nie będzie za 20 lat. Jeżeli mi teraz nikt nie da szansy do życia, to nie wiem, co się wydarzy. Naprawdę. Może zrobię jak wielkie zło. Będę bronił suwerenności, godności przede wszystkim mojej i godności dobrej pamięci mojego dziecka, który oddał życie w takiej niemocy, w walce z bezprawiem, z bandytyzmem takich ludzi jak u mnie tam pani Romaszewska, pani kurator, pan sędzia Madej, pan prokurator Ślązak i tak dalej, i tak dalej. I takich bandytów, takich zbrodniarzy w mojej ojczyźnie jest masa takich Ślązaków, Madejów i innych zbrodniarzy. Śmiało jeszcze raz powtarzam, zbrodniarzy. Panie Dariuszu. Po prostu tacy ludzie, albo tak jak na krakowskim przedmieściu, broniłem prawa i zapacana. Panie Dariuszu. Już wiele słów padło. Dziękujemy serdecznie za pana głos. Halo? Czy pan słyszy nas? Halo, halo? Panie Dariuszu? Dziękujemy serdecznie za pana głos, za te wszystkie treści, które pan wyartykułował. Ja jeszcze raz dziękuję po prostu, że w tej chwili jest to powtarzane, jest to ciągle mówione o tym i mam nadzieję, że ta zbrodnia na narodzie, zbrodnia ludobójstwa na narodzie polskim w końcu się zakończy. Dajmy odnieść się naszemu dzisiejszemu szczęść Boże. Prosimy. Nasz osąd rzeczywistości tego, z czym mamy do czynienia, polega na tym, że rejestrujemy takie jednostkowe fakty, przypadki. Pan mówił o swoim, są inne osoby, które mówią o swoich przypadkach. I dopiero skala tego wszystkiego, że nie są to jakieś pojedyncze przypadki, że to nie jest margines, tylko skala tego wszystkiego, która jest olbrzymia, świadczy o tym, że ta potrzeba zmian jest tak silna, że ponad 80% Polaków w tej chwili tych zmian oczekuje, tych zmian żąda. Bez przeprowadzenia tej reformy, tego typu, takiej bardzo nawet drastycznej w wielu wymiarach, która musi się dokonać jak najszybciej, nasze państwo nie będzie się normalnie rozwijać. Wtedy mamy taką sytuację, że ofiara żyje koło swojego oprawcy, gdzie jeden i drugi ma taki sam nominalnie status, ale oprawca ma wyższy status społeczny, bo pełni określone funkcje, miał zawód, dobry zawód, czyli prestiżowy w tamtym ustroju, ma z tego tytułu wysługę lat, ma sowitą emeryturę, a jego ofiara jest na marginesie. Człowiek, który dochodzi później swoich krzywd i okazuje się, że niby zmieniło się wszystko, że teoretycznie ma takie możliwości, a realizacji tych krzywd, czyli naprawienia ich, nie może oczekiwać, bo jak się okazuje, mu nie przysługują. Ja bardzo często na spotkaniach, gdy o tych sprawach mówię, posługuję się przypadkiem bardzo specyficznym pana Zbigniewa Kucharskiego. To był człowiek, który był wzięty z poboru do Ludowego Wojska Polskiego, ponieważ się wyróżniał, był inteligentny, sprawny, został przymusowo skierowany do szkoły oficerskiej, chociaż nie miał. On pisał podania, że chce się zwolnić, że ma gospodarstwo, chce założyć rodzinę, ale Ludowemu Wojsku, czyli systemowi, był potrzebny. W tym wojsku został zatrzymany. On chciał zawrzeć ślub, miał narzeczoną i chciał to załatwić tak, jak
jego sumienie mu to nakazywało. Chciał mieć szczup kościelny. Wówczas w tamtych latach musiała być zgoda jednostki, przełożonego oficera, który mu taką zgodę dawał, albo nie. Czy to był politruk, oficer polityczno-wychowawczy, czy oficer informacji wojskowej. W każdym razie on nie miał na to szans, więc chciał to załatwić, tak jak wtedy to załatwiano, potajemnie. Zaufany ksiądz, zaufana parafia, po cichu, dokumenty gdzieś były chowane, z nadzieją, że system nie jest wieczny, że to się zmieni, ale on już od strony formalnej ma to załatwione, natomiast nie może tego ujawnić. Został ujęty. Okazało się, że został wydany przez kogoś, kto widział, jak on wchodził kilkakrotnie na plebanię. Została wezwana bezpieka, on został aresztowany. Ponieważ był oficerem Ludowego Wojska Polskiego, został według właściwości przekazany organom informacji wojskowej, czyli tam to była odnoga sowieckiego smiersza w Ludowym Wojsku Polskim, czyli sowieckiego kontrwywiadu. Tam jego oprawcą został ówczesny kapitan Czesław Kiszczak, oficer śledczy informacji wojskowej. Pan Zbigniew Kucharski, który to wszystko później opisał swoją słową gehennę, kilka lat strasznego więzienia, ale przedtem potworne śledztwo, opisał to wszystko i to, co mi najbardziej utkwiło w pamięci, to jak doszło do pierwszego spotkania jego, jako ofiary, z jego oprawcą, z jego katem, kapitanem Czesławem Kiszczakiem, który był oficerem informacji wojskowej 18. Dywizji Piechoty Ludowego Wojska Polskiego w Ełku. Kiszczak wszedł do celi przejściowej, gdzie pan Kucharski był osadzony z plikiem dokumentów, rzucił na niego wzrokiem przez moment, przejrzał dokumenty, zobaczył, o co chodzi i powiedział dwa słowa. Te dwa słowa pan Kucharski zapamiętał do śmierci, bo skutki tego ponosił do śmierci. Skutki, jakie odniósł na swoim zdrowiu. To było na kafelki. Kazał go zawlec do celi, która była wyłożona kafelkami. Z kafelków łatwo zmywać krew. Przeszedł torturę. Jadł należąco, jak pies, połamane palce z miski, tak jakby psiej, bo nie był w stanie się podnieść. Odsiedział kilka lat, odcierpiał w komunistycznym więzieniu. Siedział w sumie o walkę za prawa człowieka, czyli prawo do wolności religijnej. Jest to także walka w ramach walki o suwerenność państwa, o suwerenność narodu. To nie ulega wątpliwości. Do roku 1989 ten człowiek był obywatelem drugiej, trzeciej kategorii. Był przestępcą, był kryminalistą w świetle komunistycznego prawa. Taki był system. I w jaki sposób ci ludzie, którzy to przeszli, godzili się z tym? Przegraliśmy, rządzi nami wróg, nic nie możemy zrobić. Po roku 1989 nastąpiła możliwość zmian. Wyszła ustawa o stwierdzaniu nieważności komunistycznych wyroków. Pan Zbigniew Kucharski oczywiście chciał z tego skorzystać. Opisał swoją sprawę, przedstawił całą dokumentację, bardzo obszerną. I co się stało? Postkomunistyczni prokuratorzy w stopniach pułkowników, ludzie, którzy byli w wymiarze sprawiedliwości czy niesprawiedliwości Polski Ludowej, zajmują się teraz nim i oceniają, że jemu nie należy się stwierdzenie nieważności wyroku. Czyli to, że był skazany, to jak był potraktowany, to było zgodne z ówczesnym prawem. On nie mógł się z tym pogodzić, walczył. Pożył już bardzo niedługo, to wszystko, co go spotkało i plus to, co spotkało go w nowej rzeczywistości, doprowadziło do tego, że on przedwcześnie zmarł w 1993 roku. W jego prawa, jako osoby represjonowanej, czyli torturowanej, osoby męczonej, weszła jego żona, czyli wdowa po nim i walczyła dalej o jego status. Pisała do Naczelnej Prokuratury Wojskowej. W 1996 roku prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej poinformował ją ostatecznie, że nie dopatrzył się elementów niesłusznej represji politycznej w stosunku do oskarżonego. Czyli te represje, jakie ten człowiek przeszedł, były słuszne. I to pisze człowiek w stopniu pułkownika, funkcjonariusz Naczelnej Prokuratury Wojskowej w III Rzeczpospolitej, w nowej rzeczywistości. Co więcej, napisał je jeszcze, to już po prostu zwykła bezczelność do wysokiego stopnia, żeby nie pisała więcej, bo jej listy nie będą czytane. Dalsza korespondencja z panią w przedmiotowej sprawie pozostanie bez odpowiedzi. Obywatel może się mylić, obywatel może nie mieć racji, ale obywatel ma prawo do odpowiedzi. I w każdej sprawie, o której się zgłaszam do organu państwowego, ja muszę uzyskać wyjaśnienie. Nie to, że panie, ja panu nie odpowiem, bo mnie to nie obchodzi. Czy pani, co to panią obchodzi? Ja pani nie odpowiem. Organ jest zobowiązany do tego, żeby wyjaśnić sytuację. Dlaczego ta sprawa nie może być załatwiona? Jakie przepisy prawa o tym stanowią? Co w takim razie jeszcze w tej sprawie można zrobić?
ale nie można odpowiedzieć bezczelnie, że dalsza korespondencja pozostanie bez odpowiedzi. To jest patologia, która została przeniesiona żywcem wraz z normami prawnymi z poprzedniego systemu, ale wraz z funkcjonariuszami tego państwa. Czyli tak dużo się musiało zmienić, czyli...